Hej, siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z Farming Simulatora 19 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału oraz koniecznie kliknijcie w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Na samym początku chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oczywiście z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Na pewno do Sylwestra jeszcze będą live'y, jeszcze będziemy się widzieli, więc jeszcze co do nowego roku się wstrzymuję. Także wszystkiego najlepszego dla was. I pamiętajcie o tych świętach, żeby je spędzać z rodziną, a nie tylko przy komputerach. Następna rzecz, jaką chciałbym wam tutaj powiedzieć, no to oczywiście aktualizacja Seasons. Słuchajcie, w ogóle to zobaczcie, że mam choinkę z prezentami, aczkolwiek, znaczy choinkę, lampki zostały. Teoretycznie w modyfikacji jest pokazana choinka, ale nie wiem jak tą choinkę, nie wiem czemu jej nie widać. Chyba to jest ze względu na jasność, tutaj mi się wydaje, że jest pochmurno dosyć i dlatego, że niby w nocy tak to wygląda, taki efekt, ale okej, niech będzie. Co do tego Seasons, co chciałem powiedzieć, to wyszła aktualizacja i jest jedna bardzo ważna rzecz, która mi się spodobała, czyli mianowicie zmieniono zakładkę ze zwierzętami. Teraz zwierzęta mamy pod... czekajcie... Zwierzęta mamy pod menu od Seasons, czyli Alt plus S i tutaj mamy zakładkę zwierząt, dzięki czemu możemy zobaczyć, ile mamy tych zwierząt. Jest to, co ja mówiłem, co powinno być w farmingu, słuchajcie. Czyli mamy każdą poszczególną zakładkę, krowy, owce i konie i tutaj mi się to bardzo, bardzo podoba. W dodatku zauważyłem, że Global Company, jak sobie jeszcze tutaj zobaczycie w Global Company, mamy tą modyfikację Horse Helper i faktycznie ten Horse Helper w Global Company działa tak jak na standardowej formie farminga. Działa ten zwykły pomocnik dla koni, czyli mamy tak jakby pełen profit z tych koni. Jak widzicie tutaj 4800, wcześniej to tam było chyba 2600-700 w tych granicach, więc no teraz mam troszeczkę więcej z tych koni. Dlatego też na razie tych koni sprzedawał nie będę, tak jak mówiłem wcześniej, że gdzieś tam może jakiś plan co do sprzedaży tych koni będzie, ze względu na brak po prostu czasu. Nie będę 40 minut jeździł na Seasonsach, żeby te konie sprzedawać. Tutaj widzę, że czas mi... nie zatrzymałem czasu i mi się to troszeczkę przewijało. Pracownik jest w trakcie. Nie jest w trakcie, bo pewnie ciągnik jest zgaszony. On tutaj sobie rozsiewa nawóz, niech sobie pracuje. Dodatkowo co z tymi zwierzętami? No tutaj mamy oczywiście wszystko normalnie podzielone. Z tego co zauważyłem, to krowy już mam dorosłe. Kilka dni tam minęło i one od 2 lat dopiero stają się dorosłe. Aczkolwiek mleka jeszcze mi nie dają. Co do mleka, to chyba najprawdopodobniej musi być tak, że dopiero jak się ocielą, wtedy będę miał mleko. Owce też tutaj mamy informację, że dorosłe, na przykład dorosłe. Za ile będzie nowa owieczka mała, więc na spokojnie. Na razie mam 30 owiec, 28 krów, no i 8 tych koni. Tutaj co do koni to wiadomo, standardowe statystyki mamy i nic poza tym. Dodatkowo w tej zakładce mamy jeszcze szacowany zapotrzebowanie na pokarm. Czyli tutaj mamy, że konie 52,5 tysiąca litrów rocznie. Owce to już 27. No i krowy. Krowy tutaj zdecydowanie zauważyłem, że chyba się to zwiększyło, bo 168 tysięcy. Więc jest to dosyć dużo. TMR-u tutaj mam malutko, siano i kiszonka. Z tego względu, że w momencie, gdy sprzątam koryto u krów, no to wychodzi na to, że tam po prostu nie zbieram TMR-u, tylko zbieram siano albo kiszonkę i dlatego tam mamy to zrobione tak jakby osobno. Ale w dzisiejszym odcinku głównie zajmiemy się sprzedażą pszenicy, bo pszenicę mamy tutaj, jak widzicie, szczyt taki, szczytową cenę. Ja już sobie sprawdziłem, gdzie tą pszenicę mogę sprzedawać i mianowicie jest to młyn zbożowy. 1284, powiem szczerze, że nie żałuję, że zostawiłem ten czas troszeczkę przyspieszony, bo rano była cena 1214, z tego co pamiętam, tutaj. W młynie zbożowym. Przyczepa podpięta do ciągnika. Będę sobie chciał sprzedać tutaj tą pszenicę i za pszenicę musimy kupić pewną maszynę, którą wcześniej miałem wypożyczoną. Zastanawiam się, czy wiecie o co chodzi. No, myślałem nad tym, że gdzieś dalej będę musiał to wozić i myślałem nad wypożyczeniem nowej przyczepy, czyli tak, żeby mieć podwójne. Bo tej pszenicy tutaj mam 100 tysięcy litrów prawie, chyba tak? Ile mam? 91. No, no to 91, czyli
Czy ja mam jęczmień? A ja mam jęczmień. Czemu ja cały czas gadam o pszenicy? A jak wygląda cena jęczmienia? Cena jęczmienia jest jutro bardzo wysoka, widzicie? Także z tym jęczmieniem to się chyba wstrzymam. Ja cały czas gadałem o pszenicy. Dlaczego ja myślałem, że mam pszenicę? To ja nie mam pojęcia. Ale owiec też mam. No niestety, nie mogę czekać, bo nie mam wypożyczonej maszyny do robienia TMR-u, bo ją zwróciłem do sklepu 2 dni temu, gdyż wiedziałem, że na 2 dni mi wystarczy, bo patrzyłem cały czas na pszenicę. Ile będę w plecy, jak tak sobie to zrobię? Jęczmień, tutaj jest... No, cena jęczmienia. Spójrzmy to sobie, spójrzmy. Jęczmień. No, tam niedużo. Elewator zbożowy wschodni. Gdzie to mamy? Gdzie jest nasz elewator zbożowy wschodni? Jest tutaj. Więc tak, robię. Jedną przyczepę zabieram. Jadę do elewatora. Wracając, biorę sobie, wypożyczam następną przyczepę. Nawet już teraz ją sobie wypożyczę, słuchajcie. Żeby nie zapomnieć. Tu jest zaczep, ale muszę wypożyczyć chyba tą. 1200, no niech będzie, czyli 1000 litrów pójdzie po prostu na przyczepę. Nie dokończyłem wam właśnie jeszcze informacji co do zmian w Seasons. Zaktualizowano trawę, czyli jest tam naprawa wzrostu trawy w 2. sezonie, z tego co pamiętam. Nowy ekran dla zwierząt, to jest to co przed chwilą wam mówiłem, czyli stary został całkowicie usunięty, nie znajdziecie starego w standardowym menu od farminga, tylko musicie wchodzić do menu od Seasons. Kolejna informacja. Naprawiono niektóre specjalne przypadki z mapami i innymi modami. Czyli jak gdzieś tam coś nie grało tak jak powinno, to niektóre rzeczy zostały naprawione, nie zostały niestety wymienione, które te rzeczy zostały naprawione, więc tutaj bliżej nie jestem wam w stanie tego określić. I mamy tutaj jeszcze jakieś poprawki z pogodą, jeżeli chodzi o zamarzanie, z tego co pan tutaj czytam. Wiadomo, że to jest wszystko po angielsku, ale tak mniej więcej chodzi o poprawki chyba zimowe z zamarzaniem, coś tutaj widzę. No i poza tym mamy jeszcze jakiś tam szereg pozostałych poprawek. Odbieramy kontrakt. Mamy coś tutaj ciekawego? Chyba na razie nie ma nic ciekawego. Mógłbym sobie pracownika zatrudnić u siebie na polu, ale to już bez przesady. 34 tysiące. W ogóle nie pochwaliłem się, bo codziennie wykonywałem misję, słuchajcie. Zobaczcie. Dochód z kontraktów. 18. Gdzieś tutaj mamy koszt nawozu. 18 tysięcy dochód z kontraktu, koszt nawozu 2700, więc tyle od tych kontraktów musimy sobie odjąć. Tutaj mamy, o, no to w sumie będzie trochę więcej, bo tutaj mamy 1800 i tutaj mamy 2700, a u siebie nawozu nie rozsiewałem. Więc tak średnio wyszło około chyba 16 tysięcy zrobiłem. 34 tysiące to jest całkiem sporo, jeżeli chodzi o dochody z kontraktu na Seasons. No z tym najbardziej jestem zadowolony w 100% oczywiście z tego ekranu dla zwierząt, bo w ogóle ja się dziwię, że farming tego nie zaktualizował i ten ekran dla zwierząt w standardowym farmingu nie wygląda właśnie tak jak teraz wygląda na Seasons. Czyli takie zakładki odnośnie każdego zwierzęcia i to by było najlepsze rozwiązanie, bo ja mówię, że to jest śmieszne, że mamy na przykład, nie wiem, pastwisko dla krów, mamy full duże pastwisko dla krów, tam 250 sztuk z tego co pamiętam chodzi i na tym pastwisku dla krów niestety, słuchajcie, ale co, pod pastwiskiem mamy na przykład duże pastwisko dla owiec i mamy tyle owiec od cholery i jak to mamy w sobie wszystko sprawdzać, a później mamy na przykład świnie, tak, i na końcu mamy na przykład konie i to jest największa głupota jaka może być, żeby zrobić takie menu dla zwierząt w takiej grze. Ja naprawdę mam nadzieję, że w następnej wersji farminga, jeżeli coś takiego będzie, to ja już nie wiem. To będzie masakra po prostu jakaś, jak dla mnie, bo no to jest...
To jest niepoważne, że oni tak to w ogóle rozegrali. I teraz tak, ja sobie tutaj będę sprzedawał tą pszenicę. Nie wiem, dlaczego mi informacja nie wyskoczyła, że mogę sprzedawać, ale okej. Dobrze przyjechałem. Tak, tutaj 1150. Kurczę, pszenica by była troszeczkę droższa i trochę więcej pieniędzy by z tego było. Niestety nie zawsze ma się to, co się chce. Ja będę dalej kontynuował sprzedaż oczywiście tego zboża i widzimy się dosłownie za chwileczkę. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zmiana. Dotyczy ona płodozmianu. I tam naprawiono jakieś tam problemy z wartościami, z tego co się orientowałem. No najprawdopodobniej wychodzi na to, że jakoś specjalnie... Tutaj mamy ugór. Nie wiem, o co chodzi, że tutaj mamy ugór, nie mamy... To jest słonecznik, rzepak, owiec. A, że ugór, czyli nic nie ma, tak jakby, tak? No ja nie mam na przykład czwartego pola. Zastanawiam się, czy teraz zostanie ten ugór. Bo we wcześniejszych... teraz mamy. No i teraz powinno być... i teraz właśnie to jest to, czego nie było wcześniej. Tak naprawdę powinno to zostać. Bo ja nie mam trzeciego pola, słuchajcie. I zobaczymy, czy teraz to wszystko będzie tak jak powinno, czyli nic mi tutaj nie zacznie znikać. Mam nadzieję, że tym razem właśnie będziemy mieli na tym pełną kontrolę, słuchajcie. No to by było naprawdę mega fajne. I wreszcie mógłbym sobie ustawić płodozmian tak jak chciałem, bo wcześniej były tam całkiem spore problemy. Ogólnie zmieniamy płodozmian i tak to wraca do tego samego punktu. I naprawdę w pewnym momencie nie wiedziałem, jak to już resetować, także dałem sobie z tym spokój. Zostałem tutaj przy tym płodozmianie, który miałem na tych pierwszych dwóch obszarach, a co do trzeciego to stwierdziłem, że na razie sobie daruję. Okej, jęczmień jeszcze nie jest sprzedany w całości, bo mam jeszcze około 28 tysięcy litrów w przyczepach, ale stwierdziłem, że skoro dzisiaj nie jest ta najwyższa cena tego jęczmienia, więc na razie tyle pieniędzy, ile potrzebuję, mam, więc możemy się udać do sklepu na zakupy. Wcześniej miałem wypożyczony tutaj ten paszowóz, ale pomyślałem, że no dobrze by było zmienić ten paszowóz trochę. Co tutaj mamy? My też mamy paszowóz taki mniejszy jeszcze, tak? Nawet nie wiedziałem, że taki jest. No i teraz tak, mam te maszyny z modyfikacji, z dodatku DLC Anderson Group. One są dosyć drogie, ale chciałbym właśnie trochę tymi maszynami tutaj popracować. No bo no, standardowe maszyny jak standardowe maszyny, a ja bym chciał mieć właśnie tutaj coś takiego innego na tej mojej farmie niż te podstawowe, czyli tutaj tej marki Kunch chociażby. Chociaż no na pewno spełnia swoją rolę w każdym bądź razie. Z tym, że no ja chcę, jak to na Seasons wiadomo, co drugi dzień musimy karmić te zwierzęta, więc w takim jak sobie zrobię, to przynajmniej na dwa dni z tego co mi się wydaje, przynajmniej raz na cztery dni będę musiał maksymalnie robić, jeżeli sobie zrobię fulla tutaj. Bo tam chyba coś koło 10 tysięcy litrów wchodzi do tego koryta, więc to jest mega fajne. Tutaj z tego co pamiętam, tym robiłem to jakoś chyba... co 3 dni tak naprawdę to TMR musiałem robić, więc no tutaj ten zaoszczędzi mi trochę czasu i chciałem sobie właśnie kupić taki troszeczkę inny. Nie wypożyczamy, kupujemy i tak oficjalnie nowa maszyna na gospodarstwo wlatuje, czyli tutaj paszowóz dla krów, bo myślę, że całkiem fajnym rozwiązaniem na tym moim gospodarstwie będą te krowy takim ożywieniem. Już tam trochę obornika jest nawet, za chwilę to sobie sprawdzimy. Trochę gnojowicy. Chociaż tak jak mówiłem, w przyszłym roku najprawdopodobniej ten obornik i gnojowica jeszcze nie będzie wykorzystany w żaden sposób, więc no w tym roku dopiero krowy sobie kupiłem. Myślę, że ten obornik musiałby trochę poleżeć, poza tym no musiałbym mieć jeszcze pieniądze na rozrzutnik, czy też na beczkę na gnojowicę, więc no tutaj jeszcze trochę trzeba na to poczekać. Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie z dochodami za mleko, no. W ogóle fajnie taki odcinek świąteczny pomyślałem, że zrobię, te choinki i tak dalej, mega fajnie, że aktualizacja Seasons wyszła,
Nie wiem w sumie do końca, kiedy w 100% ona wyszła. Myślę, że jakieś chyba kilka dni temu. No jednak jest to mega na plus, jak dla mnie przynajmniej. No kurczę, z tymi zwierzętami, ta konsola z tymi zwierzętami to jest no coś niesamowitego. Mam nadzieję, że teraz ten płodozmian też będzie działał trochę inaczej. Odczepiamy sobie i teraz tak, myślę, że z tego co pamiętam, to tutaj było tak. Dwie kostki siana można wrzucić. I to jest 8. Dwie kostki słomy to jest 16. I resztę chyba mogę dobić, z tego co pamiętam. Resztę mogę dobić chyba właśnie kiszonką, ale zobaczymy, bo wtedy by wyszło wszystkiego po 1/3. Nie wiem w sumie czego chciałbym więcej zużywać, bo tak, trawy jak widzicie, znaczy siana jak widzicie nie mam zbyt wiele. Słomy akurat mam od cholery, więc najpierw będzie trawa i kiszonka wsypywana, a później dopiero będę miał słomę do ogarnięcia. No z tego powodu, tak jak mówię, że słomą możemy sobie manipulować i to dosyć mocno, a kiszonką i trawą już nie, a nie chciałbym zdupczyć tutaj tej mieszanki. Wiecie, co innego jest jak mamy na przykład stodołę i to nam się wysypuje z tej stodoły, wtedy jest wygodniej. No ale ja tej stodoły na razie nie mam. I chyba stodoły tutaj nie będziemy mieli jako tako. Jeszcze tutaj może przy okazji, o, śniegu mi się trochę nabrało, wysypmy tutaj ten śnieg, bo tam dużo go nie ma. Musiałem sobie tutaj odśnieżać trochę, zanim zacząłem czyścić koryta. No tak, standard. Ja naprawdę denerwuje mnie to czyszczenie tych koryt, jeżeli chodzi o seasons. Zobaczcie, teoretycznie powinienem to zbierać, ale mi się wdupczył znowu śnieg, no. Naprawdę? Masakra. Posprzątam sobie jeszcze u tych owiec, przy okazji jak już tu jestem. Ojejku. Tam z tym śniegiem też coś naprawiono, że w niektórych miejscach spadało go bardzo, bardzo dużo. W ogóle wiecie, zbieranie tej łychy tutaj, że tak powiem, na ta szerokość tego zbierania, no to jest też jakaś przesada trochę. Ale nie będziemy się tego czepiać. Ślisko. Nie odśnieżałem placu na razie, bo no nie ma jakoś tego śniegu bardzo dużo. Te modyfikacje z tym pługiem do odśnieżania i rozsiewaczem do soli mam zainstalowaną, mam tutaj dodaną, no na razie nie jest nam to jakieś potrzebne. I zobaczcie, że miałem 34 tysiące przed kupnem paszowozu. I teraz mam paszowóz i mam 36 tych tysięcy. Więc kurczę, wychodzi na to, że na razie cała pszenica poszła. O, zobaczcie, że ciężko się skręca w ogóle, fajny taki efekt zimowy, jeżeli chodzi o manewrowanie tutaj na gospodarstwie. Lecimy sobie teraz, wsypiemy kiszonkę i zobaczę jak to będzie wyglądało, bo no chcę to wszystko dobić słomą później, ale najprawdopodobniej jak wsypię, myślę, że wsypię 7 łyżek kiszonki, myślę, że 7 będzie spoko. Dobra, kiszonka jest wsypana i tam chyba trochę przesadziłem z tą kiszonką, bo mam 40 parę procent trawy. Tego co mi się wydaje. I dodatkowo mam 44% trawy i chyba 46% kiszonki było. Jak to wygląda teraz? I teraz to wygląda chyba tak, że mógłbym jeszcze wrzucić jedną kostkę słomy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pewności kurczę nie mam. Zostało ile pojemności? Kurde, wiecie co, zaryzykuję i wsypię. No powinno być teoretycznie TMR, no nie oszukujmy się. Trochę mnie tutaj denerwuje, jeżeli chodzi o farming jeszcze. Praca ładowaczy właśnie czołowych na przykład. Czekajcie, zanim wsypię, żebym tego nie zepsuł, zapiszmy sobie grę. O. Ja tak lubię się zabezpieczyć, wiecie.
Żeby nie było. Bo jak teraz mi wyskoczy, że nie ma TMR-u, no to może być lipa trochę. Ale teoretycznie chyba powinno. Z tego co pamiętam, to właśnie w tym... No i nie ma. Kurde. No a słomy samej się pewnie nie da oddzielić od tego, chyba że to w pewnym momencie tu pisze teraz pasza, a nie TMR. Wcześniej chyba pisało TMR. No słomy się tu pewnie oddzielić nie da. Zaraz zobaczymy. Może w pewnym momencie się to zmieni, zobaczymy. Warto takie rzeczy sobie przetestować też. Dlaczego ja przesadziłem? Za mało jest tej trawy. Mogłem już dać nawet więcej kiszonki chyba. No po prostu jest teraz za dużo słomy. Pasza. Ale pisze pasza. I zobaczmy teraz jak to wygląda w ogóle, bo... czy mi to daje do TMR-u, czy gdzie mi to daje? Pasisko dla krów. Siano... TMR 732. No ale zobaczcie, że ubywa... kurczę, niestety ubywa siano albo kiszonka. No właśnie, a słoma nie ubywa. Więc lipę zrobiłem. Chyba, żebym jeszcze teraz mógł na przykład dorzucić kostkę trawy. No dokładnie, mogę dorzucić kostkę trawy i siana i powinno być w porządku. Więc tak to sobie zrobimy. Jak dorzucę kostkę siana... Chyba, że się to nie zmieni. No to będę miał duży problem. Nie no, wczytam sobie od nowa grę. No bo nie chcę tego zrąbać. Ale myślałem, że takie proporcje 8000... No tu jest 24 tysiące litrów prawie. Więc teoretycznie powinienem był to tak wyliczyć, że 16 tysięcy litrów powinienem mieć chyba... No... Rzucaj tam. O, a teraz się jeszcze nawet nie chcę zmieścić, słuchajcie. I dlaczego? Coraz ciekawiej. Nie wiem dlaczego. O, teraz, dobra, mamy TMR, okej. Zjadło, tak, właśnie, powinienem był zrobić to tak, że mieć mniej właśnie miejsca na słomę, przynajmniej o ten 1000, ta jedna bela by tam cała nie weszła, trochę by się zmarnowało, ale wtedy byłoby optymalnie. No niestety, no troszeczkę sobie tutaj tej trawy zmarnowałem, ale teraz przynajmniej mogę zrobić kiszonkę, serio. Więc okej, znaczy kiszonkę, teraz mogę przynajmniej zrobić ten TMR. I będziemy mieli z głowy. No karmienie krów, tak to właśnie wygląda niestety z tymi paszowozami, że ciężko jest to sobie czasami wyliczyć, chociaż mogłem to na początku już ogarnąć. Mieć powiedzmy 17 tysięcy, dwie kostki z trawy, siana, 8 tysięcy wsypać sobie na przykład... 8 tysięcy wsypać kiszonki, nawet więcej jak 8, nawet 9 tysięcy kiszonki. I do tego resztę właśnie słomy, czyli dwie bele słomy. Trawo i siano dla owiec jeszcze tutaj bym musiał dać i to by było chyba na tyle w dzisiejszym obrządku zwierząt. Troszeczkę się zakręciłem, bo myślałem, że mam pszenicę, a mam jęczmień. Czyli na samym początku już taka mała wpadka. Teraz jeszcze z tym TMR-em, ale jak widzicie wybrnąłem z tego myślę, że całkiem nieźle. No mimo wszystko tutaj ta trawa i ta kiszonka będą tutaj zalegały. Bo ja będę głównie chciał te krowy karmić właśnie TMR-em. Tutaj za chwilę jeszcze trzeba będzie posprzątać przed nocą. Z misji pracownik na razie nie będzie miał chyba co robić. No tutaj za 3000 transport jakiś mamy jeszcze, ale nawożenie na jedynce, jedynka jest dosyć daleko. No myślę, że ja na chwilę obecną sobie przeskoczę po prostu na dzień kolejny. Ciągnik na razie zgaszę, niech sobie nie hałasuje. Jeszcze tutaj to z mlekiem, no mleka na razie kurczę mi nie produkują te moje krowy. Z tego co mi się wydaje chyba albo jak mają 3 lata, albo jak się ocielą dopiero, to mleko wtedy będzie produkowane. Czekajcie, tutaj mamy 0,7, 0,8. No czyli minimum chyba 2,5 roku muszę mieć te krowy.
Tutaj owce jakoś szybciej w miarę będą, bo owce chyba właśnie wczesną wiosną albo późną zimą będą tutaj miały małe. Także no tutaj co do owiec, to będą się akurat fajnie rozmnażały. Nie wiem jak to wygląda, bo na razie owce mi wełny niestety nie produkują. One chyba produkują tą wełnę tylko i wyłącznie na wiosnę, bo mam tylko tyle, ile wcześniej udało mi się zorganizować, zaraz jak te owce kupiłem. Także wy pamiętajcie jeszcze raz zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem, jeżeli wam się podobało. Kliknąć dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, koniecznie zasubskrybujcie. Jeszcze raz życzę wam zdrowych, spokojnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej.